Szkoda gadać. To po prostu szkoda gadać. Szkoda gadać. Kolejna edycja talk show Szkoda gadać. Izabela Potrzebowska-Kniaziuk. Jesteś psychodietetykiem? Psychodietetykiem. Dobrze wyglądasz jak na psychodietetyka. Moje dzieci mówią, że psychopata. Także. O co chodzi? Bo dietetyk rozumiem. Dietetyk, psycho tak. Też rozumiem w pewnym sensie. Jak to można połączyć? Właśnie. Tak? To jest taka kwestia, że ja najpierw byłam specjalistą do spraw żywienia. Ale potem zobaczyłam, że czegoś brakuje, bo kiedy ludzie przechodzą po jakąś zmianę, bo ja nie lubię słowa dieta, bo ono nie jest komfortowe. Ale byłaś specjalistką od spraw żywienia, w sensie, że robiłaś jadłospisy, tak, dla stołówek, tak, tego tak. Typu rzeczy. Natomiast to nie wystarcza, bo ludzie dostają gotowe, co tam mają zjeść i tak dalej, ale rozbijają się. Jak to zrobić, jak to nie zrobić technicznie, tylko jak to zrobić, żeby zmienić i coraz, żeby tak przeprogramować swoje myślenie, żeby na przykład z tej coli zejść na wodę. Tak? I to jest, oni chcą, wszyscy przychodzą zmotywowani. Generalnie nie trzeba ludzi motywować, bo każdy coś chce. Natomiast kwestia jest determinacji, samokontroli. I to jest ogromny problem. I w pracy ja zobaczyłam, że tego brakuje. I to jest ten człon psycho, który dodałaś. Tak, a to sama dodałaś, wymyśliłaś ten zawód, czy nie, on jest absolutnie. Oficjalnie gdzieś? Poszłam na kolejne studia, skończyłam studia na Wyższej Szkole Społecznej. Teraz to jest Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, bo to taka moda jest, że wszystko musi być uniwersytetami. Więc na SWPS-ie jest taki po prostu kierunek psychodietetyka, żeby pomóc ludziom w tych zmianach nawyków żywieniowych. Ja specjalnie nie mówię dieta. Bo dobrze, rozumiem. Unikamy tego słowa. To jest bardzo takie, to sugeruje, tak, że dzisiaj zacznę, skończę za 2 miesiące i ma być okej. Okay. No nie będzie okej, okay, tak? Generalnie każdy ma jakiś styl żywienia. Więc chodziło mi o to, żeby pomóc ludziom w tych zmianach. No i to się sprawdza. Ta psychodietetyka, ja powiem szczerze, że ona się nie tylko do jedzenia tyczy. Bo bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą niby, żeby zmienić tam swoje jedzenie, bo mają choróbska. No ale potem się okazuje, że na przykład, nie wiem, nie jedzą rosołu, bo mają traumę z dzieciństwa. Bo coś tam się zadziało i tak dalej. I mnóstwo takich naleciałości mamy. I okazuje się, że to jedzenie jest najmniej chyba ludzie traktują, że to jest po prostu coś, co jest niezbędne do funkcjonowania. Natomiast jest to bardzo często coś, co zastępuje pewne emocje, relacje. No i tu się okazuje ten problem, bo oni przychodzą, chcą, ale potem się rozsypują na swoich jakichś takich życiowych przeszkodach. Jeśli jesteś w stanie na przykład człowieka tak nauczyć, że on... Kurczę, muszę użyć tego słowa, chyba dieta. Że zmieni swoje nawyki żywieniowe i że będzie po prostu trzymał tak. Gardę cały czas i na przykład tą kolę symboliczną zastąpi tą wodą. No z tym trzymaniem gardy jest już problem, bo no ja też nie mogę towarzyszyć ludziom... No właśnie o to chodzi, że nie jesteś sierżantem, który życia, będzie stał nad talerzem. Nie, ja generalnie w ogóle unikam czegoś takiego, bo... Przyznam, że są takie osoby, które przychodzą i mówią, bo mi potrzeba bata. No i ja wtedy sobie myślę, dlaczego ja tak mam być tym batem, tak? Bo ta zewnętrzna taka, powiedzmy, motywacja i to zewnętrzne kopanie, to działa na krótką chwilę. Musimy mieć to w sobie, tak? I tu się pojawia właśnie ta determinacja i ta samokontrola. Bo my tylko przez to nie tylko z jedzeniem, ale z wszystkimi rzeczami, tak? Gdzieś tam polegamy.
Mamy noworoczne postanowienia, bo teraz jest taki czas. Jesteśmy akurat w dobrym momencie. W takim momencie, że wszyscy 1 stycznia mają milion pomysłów, teraz to będę tak i tak i to będę robił, będę biegał, tak? I 2 stycznia okazuje się, że jest plucha, pada deszcz i nie przewidziałem tego, tak? I, no nie, no dzisiaj nie, no i to wymów dzisiaj. Koza. Tak, trzeba realnie do tego podejść, zobaczyć, na co mogę się zdobyć w tych warunkach, w których funkcjonuję. Ale ty wychodzisz jednak od kwestii żywieniowych. To tak. Jest jakby twoja praca. Masz firmę w ogóle. To tak. Trzeba pogratulować, 5-lecie, dziękuję. Utrzymujesz się na rynku. Tak. I na czym polega ta firma? Dzwonię do ciebie ja na przykład. Tak. Robimy teraz taką symulację. Dzień dobry. Pani doktor, będę do ciebie, mówię do ciebie pani doktor. Ja zawsze mówię, że ja nie jestem lekarzem, co jako komplement. Ale samo się nasuwa jakby troszeczkę. A niektóre osoby tak, więc ja już coraz rzadziej chodzę w białym fartuszku swoim, bo to czasami też jest syndrom białego fartucha, od razu ciśnienie komuś się podnosi, także nie. Dzieci to już szczególnie źle reagują, także nie. No i jaki ja mogę mieć problem? Zjadłem dzisiaj strasznie słoną jajecznicę rano na śniadanie. No, u mnie w domu się śmieją, bo czasami jest 6 rano, niedziela i ja dostaję SMS-y ze zdjęciem MMS-a, czy ja mogę to zjeść. Więc no, są też takie sytuacje. Ja apeluję do swoich wszystkich pacjentów, żeby mi nie robili takich pobudek. Niekoniecznie zawsze ludzie dzwoniąc wiedzą, jaki mają problem. No właśnie, tak podejrzewam, że już się łapię na samym początku. Mhm. Prawdopodobnie zawsze jest jakiś problem. Coś można zawsze poprawić. Zawsze jest problem, zawsze. Generalnie mnie nie za bardzo interesuje odchudzanie. No, z całym szacunkiem dobrze wyglądasz, jak już powiedziałem. Dziękuję. Znaczy, odchudzanie moich pacjentów. To jest rzecz, która jest ostatnia. To jest jakiś wynik, efekt. Tylko czego? I teraz mnie interesuje dogrzebanie się do źródła. Dlaczego tak jest? Dlaczego wystąpiła otyłość na przykład? Na przykład. Bo bardzo często jest tak, bardzo często, że ludzie przychodzą, mają zestaw kilkunastu chorób, jeszcze więcej różnych dolegliwości. Zdiagnozowanych już. Zdiagnozowanych albo i nie. Czyli my dolegliwości, bo cały proces przyjścia na taką wizytę, spotkanie jest poprzedzony ankietami i tak dalej, po to, żeby ludzie już w domu się zastanowili. To jest też pierwsza taka jakby weryfikacja. Mhm. Jak ludzie mają jedną, drugą ankietę wypełnić, to niektórzy rezygnują. No, i dobrze, jest bo to przynajmniej pewna trudność, tak. Tak, jest to trudność, ale to już jest weryfikacja, tak? To już pokazuje, czy ten ktoś, no bo to szkoda potem czasu, pieniędzy tej danej osoby, mojego czasu, tak? Bo ktoś nie ktoś widzisz inny, efektów no, też. No tak, bo jak on na początku już się podaje, no to. Natomiast cały proces jest właśnie czymś takim poprzedzony. I teraz jeżeli ludzie już się zastanawiają w domu i przychodzą do mnie z takimi przemyśleniami, że oni nigdy sobie nie zdawali sprawy, że tam na przykład szumy w uszach to mogą być już coś niepokojącego. A tak, a to już jest taka rzecz. Więc ja bardzo dokładnie sprawdzam. To nie jest tylko kwestia, co pan je, a czego pan nie lubi. No tak, bo to jednak musimy patrzeć holistycznie chyba. To bardzo mądre słowo. Tak, bardzo mądre słowo. Tak, całościowo. Więc często jest tak, że ludzie przychodzą z mnóstwem właśnie chorób, dolegliwości, natomiast priorytetem jest masa ciała. I teraz tłumaczę takiej osobie, że to nie jest tak, że nasz organizm się zajmie przemianą materii, bo to jest tak jakby ostatni w kolejce. Musi wszystko działać w porządku w organizmie i on sobie wtedy sam wszystko wyreguluje. Natomiast no niektórym trudno to uświadomić, że najpierw trzeba się zająć takimi kamieniami milowymi w organizmie, a potem się to wszystko samo już wskakuje w rytm i... A ty jesteś twarda i na przykład jak ktoś się będzie upierał, że on najpierw chce być chudy, a potem będzie przestawiał inne rzeczy? Staram się zawsze uświadomić. Mhm. Jak kogoś trzeba, to pogłaszczę, ale częściej ten przysłowiowy kopniak. Jednak? Jednak, ale no nie u wszystkich, tak? Zawsze chwalę, zawsze mówię, że jestem dumna. Nie dlatego, że to tak, no, żeby się ktoś dobrze poczuł. Jeżeli ma efekt jakiś tam w jakiejś postaci, że idzie ku temu swojemu zdrowiu, no to dlaczego? To mnie to najbardziej cieszy, tak? Jeżeli po 2, po 3 miesiącach ktoś, kto przyszedł z listą tam 30 różnych dolegliwości, mówi: kurczę, sprawdzamy sobie na wizycie kontrolnej, nie mam, lepiej, o tym zapomniałam, o tym. No jest efekt, rewelacja, to no, jest tylko po się prostu, cieszyć.
No to jest to, co nakręca, to jest to, co napędza. Oczywiście ja zarabiam przecież pracując i to jest bardzo ważne. Ja nie powiem sloganu, że pieniądze są nieważne. Nie ma w ogóle takiej opcji, tak? One są istotne. Natomiast ta satysfakcja z pracy to jest to coś, co naprawdę daje to poczucie takiego spełnienia, radości. Ja się cieszę po prostu z tymi moimi pacjentami, że idziemy do przodu. No ale parasz się czymś takim, co w zasadzie, wiesz, wszystkich nas dotyczy. Tak, wszystkich. I podejrzewam, że wielu ludzi się nie przyzna, że na przykład, że się źle odżywia. Ja się odżywiam świetnie przecież. Co to znaczy w tym momencie? Potrafisz definiować, wiesz, potrafisz podać dobre? Przykład, dobre, zdrowe jedzenie. Każdy jest inny i też nie ma schematu. Tysiąc teorii jest w ogóle na ten temat. W ogóle ostatnio widziałem jedz zgodnie ze swoim znakiem zodiaku na przykład. No, to już pominę milczenie. Dlatego mówię, teorii jest milion. No widziałem, wpadła mi w oko taka książeczka. Każdy chce się przebić z czymś. Podejrzewam, że wielu ludzi robi doktoraty na takich rzeczach. Tak jak jest zrobione wiele doktoratów na przykład na słynnym cholesterolu, tak? Na przykład. Który też jest mitem. Jednym wielkim mitem, tak? No, bo... Nie wiem, a może o tym powiedzieć, bo ja kiedyś no, to jest w szczycie biegania, biegałem maratony i miałem taki moment, że po prostu biegałem jak wariat, ale ktoś mnie wysłał przy okazji być może, zrobiłem sobie badania i się okazało, że cholesterol mi podskoczył po prostu, znaczy według tej normy jakiejś tam, reszta wszystko się tam zgadzało i śmieliśmy się strasznie, bo byłem po prostu wyżyłowany wtedy bardzo, taka prawda. Tak. Natomiast maraton, ja mam też takie, ja generalnie ze sportowcami tak nie działam, bardziej jestem, że tak powiem, bardziej mi kręcą choroby, tak? Jakby to dziwnie może brzmi, ale bardziej to jest wyzwanie dla mnie, tak? Takie kombinowanie, co tam zrobić sportowcy i tak dalej. To są bardzo chorzy ludzie. Ale to są bardzo chorzy ludzie, dokładnie, więc miałam parę razy kontakt z maratończykami, no to stany zapalne to są w ogóle niesamowite. I to jest normalne, zaprzyjaźnisz się ze swoim bólem, no. Nigdy tak, nie będziesz sam. Tak. Robiliśmy kiedyś takie, bo chciałam jakby uświadomić panu, który biegał ultramaratony górskie i poprosiłam, żeby zrobił przed startem badanie i po i było o 300% normy przekroczone markery prozapalne, nie? Więc... No, czyli właściwie robił sobie krzywdę za każdym razem. No już to, my już wiemy, że takie osoby mają mikrozawały, tak? One się tam oznaczają na sercu, więc no... Znaczy ja biegałem, bo przeczytałem książkę i potem było psycho wszystko, wiesz, po prostu miałem moment taki. Znaczy ja biegałem dawno, po prostu to, a to nie rozmawiamy o mnie teraz. Generalnie chodzi mi o to, że po prostu te normy gdzieś tam były obok i ja twierdziłem, że to po prostu nie może być prawda. Tylko, że normy są nadciągane. Właśnie. Ja nie mówię, że wszystkie. Ale na przykład ten wspomniany cholesterol, no to jest po prostu jeden wielki przekręt, tak? No i jest mnóstwo książek, które to opisały i to nie jest jakaś tajemnica Poliszynela, to jest gdzieś skrywane, że to gdzieś tam, nie, trudno do tego dotrzeć. No mamy taki dostęp do informacji, że wystarczy sobie wygooglać. To jest popularne słowo, podejrzewam, że gdzieś tam wypłynęło. Tak, ale tego jest naprawdę twarde dowody i opisane, że no niestety, ale koncerny farmaceutyczne za tym też stoją. W połączeniu akurat, dlaczego pojawiły się statyny wtedy, kiedy pojawiły się margaryny i oleje rafinowane, tak? Jakoś tak dziwnie się to zbiegło w czasie, tak? I mamy podniesiony cholesterol, więc mamy lek na zbicie. Pytanie, po co go zbijać, ten cholesterol, tak? Żeby krócej żyć. No i mamy zamiennik od razu, żeby łatwiej nam się żyło. Ta łatwość tego życia proponowana na przykład przez spożywkę, no nas dobija, bo my mamy wszystko ułatwione, tak? Gotowe, zrobione, tylko otworzyć z plastikowego pojemnika, zalać wrzątkiem albo włożyć do mikrofalówki jeszcze lepiej i jeść. Słyszałem taką reklamę ostatnio, że a propos jajecznicy, pan sobie zażył jajecznicę na boczku, to... W radio to słyszałam. Żona mu... Fantastyczne. On zasugerował tabletki i wtedy będzie mógł jeść, prawda? A ja jem jajecznicę na boczku bez tabletek i cholesterol mam jak najbardziej. Jem dużo boczku, oczywiście nie skwarki, jajka i cholesterol jest w normie. Nic się złego nie dzieje, tak? Tylko znaczy, no też pytanie, co jest tą normą, tak? No właśnie, co jest kraje normą? Wracają już do starej normy, która była 300, a nie 190.
Czyli to jest kwestia jakiejś tam mody. Pojawiają się różne mody, moim zdaniem. Znaczy, to jest takie też moje zdanie. Tak jak moda mówię, to jest wszyscy takie jesteśmy, delikatne słowo. Wszyscy jesteśmy specjalistami tutaj, bo wszyscy jemy, prawda? Ale dużo się też słyszy, właśnie media nas bombardują. Słowa. Jakie słowa na przykład się pojawiają? W mediach, ja nie gluten, wiem, bo ja 8 lat nie oglądam telewizji, bo mi szkoda czasu na to. Ale w radio słyszę też właśnie gluten jak najbardziej i to jest słuszne. Natomiast generalnie ja uważam, że jest fobia antytłuszczowa. Że nam... co chyba, wiesz, nie żebym był specjalistą, ale widziałem nową piramidę żywienia, że tłuszcze... Która też jest jeszcze... Tłuszcze gdzieś tam się pojawiły, no, że często trzeba spożywać. Ja czekam na porządną piramidę żywienia. Ona jeszcze nie jest. Potrafiłabyś sama taką skomponować? Czy to też będzie według ciebie? Bo ja uważam, że to jest każdy... Nie ma problemu. Trzeba przestawić ją do góry nogami i będzie super. To znaczy aktywność zostawiamy na samym dole tak jak jest, potem mamy warzywa, potem mamy... Dobre tłuszcze, czyli na pewno nie margaryny, ale mamy masło. Jeżeli mamy dobre dojście do smalcu, to tak, smalec. Smalcowi mówimy tak. Tak, z pełną odpowiedzialnością, tak, ale z dobrego źródła swojskiego. Ze szczęśliwej świni. Z tym jest problem ogromny. Dobrej jakości mięsa, z tym też jest problem. Wiem, bo dlatego właśnie... No z tym mięsem jest problem. No tak? Właśnie. Moje dzieci się domagają mięsa, muszę im tłumaczyć, że nie wiemy, gdzie kupić dobre mięso. No. Jest problem, tak. Jeszcze tam 2 lata temu można było taką świnkę sobie kupić bez problemu, teraz już no niestety jest coraz gorzej. Podobno dziki mają być teraz w dużej ilości. Tak, dziki dostępne. Teraz, tak. Świetne. Dziczyzna to jest w ogóle rewelacyjne mięso, no bo nie na antybiotykach, nie na sterydach, wybigane, prawda, sarnina, genialna rzecz. Więc mamy warzywa, mamy białko, czyli mamy jajka, mamy mięso, mamy ryby. Oczywiście do każdej rzeczy można się przyczepić, tak? Bo powiemy, no jak ryby, dioksyny. Oczywiście, no ale to jemy małe rybki, jeżeli już mamy je jeść, te, które krótko żyją. Potem mamy tłuszcze, orzechy, owoce. Jak ktoś jest bardzo zdrowy, co rzadkością jest teraz, no to może sobie powiedzmy raz, 2 razy w miesiącu zjeść mleczne rzeczy. Ja mam na myśli mleczne rzeczy ze sklepu, czyli tak naprawdę one nie leżały koło mleka, tak? To nie jest prawdziwy produkt. W sensie jakiś słodki jogurt, tego typu rzeczy? Nie, chodzi mi o zwykłe banalne mleko czy sery. Mhm. No to nie jest takie, to nie jest produkt, który jest prawdziwy. Dlaczego tak mówię? No bo skoro krowa taka, która sobie chodzi swobodnie po łące, ona ma mniej więcej statystycznie w ciągu całego roku dać 5000 litrów mleka, a ta przemysłowa, która świata nie widzi, daje około 20, no to coś jest na rzeczy. To takie cudowne rozmnożenie mleka samo z siebie się nie zdarza. Tak? Tylko my pomagamy w tym. Czyli są sterydy, są hormony żeńskie. Dlatego potem panowie mają taki testosteron w wieku 30 lat, jakby mieli 120 lat, tak? Więc no... Bo spożywają dużo takich nabiałowych rzeczy, drobiowych, tak, gdzie też te kurczaki przecież rosną w oczach tak naprawdę. Z tym jest problem, dlatego to mleko też jest kontrowersyjne. No chyba, że mamy dostęp do swojskiego, tak? To wtedy jest okej? Też nie zawsze. Też jest to indywidualne, bo coraz więcej osób ma nietolerancję, czy laktozy, czy kazeiny, tak? Dzieci coraz bardziej są alergiczne, no bo skoro materiał rodzice są słabsi, w ogóle jesteśmy słabsi, a jednak dłużej żyjemy, statystycznie. Sztucznie chyba jesteśmy bardziej podtrzymywani, nie? Bo gdyby nam to zabrać, te wszystkie rzeczy, na przykład suplementację... Suplementacja jest potrzebna? Bardzo popularne słowo. Teraz witamina tak. D jest chyba na topie. Chwała Bogu, ja się bardzo cieszę z powodu witaminy D3, tak? Bo to jest baza w ogóle dla wszystkich. Ale czy suplementacja jest potrzebna? Polacy są podobno mistrzami świata w suplementacji. Tak. Kilogramami zjadamy, ale również te wszystkie przeciwbólowe. To jest też bardzo, bardzo niepokojące, bo jest wszędzie dostęp, nie? Natomiast czy suplementacja jest potrzebna? Chciałabym powiedzieć, że nie. Bo fantastycznie byłoby, gdyby człowiek sobie zrobił posiłek, zjadł i jest pewien, że ma 100% witamin i minerałów. No ale jak pokazują nam badania, jak sprawdzane są zawartości witamin i mikroelementów, wybranych tam w pomidorze, w jabłku i tak dalej, mniej więcej tam co 10, co 20 lat są robione, no to te zawartości spadają co chwilę o 10, o 20%. Tak naprawdę można się zastanowić, co tam jeszcze jest w tych na przykład warzywach sprawdzanych.
Na pewno są hormony i antybiotyki i opryski, to wiemy na pewno, ale co jest wartościowego? I teraz pod tym kątem patrząc, no niestety, no suplement, niestety, ale suplementacja jest niezbędna. Czyli to dlatego, to znaczy w sensie zastanawiałem jakość. Się prywatnie nad tym, że tam 30 lat temu nie było w ogóle potrzeby. Nikt nie brał żadnych pewnie, suplementów diety. Ale jedzenie było inne. Po prostu. Jedzenie było inne, zupełnie, jakość tego jedzenia, tak? Teraz mamy ten gluten, który wspomniałeś, no to jest jakby wynik również tego, że myśmy przedobrzyli. Bo przecież gluten tak naprawdę w tych pierwotnych zbożach, w samoprzy czy w płaskórce też był, ale w tak minimalnych ilościach, bo przecież kiedyś ludzie nie mieli bochenków chleba napompowanych takich. To był jak podpłomek, prawda? To się w kieszeń wkładało i szli z tym. I to był ten chleb. I na tydzień wystarczało. I to był ten chleb. Ale klient sobie zażyczył, że ma być to chrupiące, tak? I tak dalej. No, klient nasz pan, więc proszę bardzo. Dlatego jest tak zmodyfikowana, szczególnie pszenica. A nie masz takiego wrażenia, że teraz wraca temat na przykład właśnie, tak jak no, do ciebie ludzie się zgłaszają, tacy ludzie, którzy chcą to zmienić. Szukają ludzi. I teraz jest, może jest też słowo moda, no jest moda na to, że ludzie szukają właśnie jest. Lepszego, są ale gotowi to dobra zapłacić. Moda. To dobra moda, że ludzie szukają jakiegoś rozwiązania, że już nie chcą się żywić tym plastikowym jedzeniem z marketów. No. Wiesz, ja mam ogródek, nie? To jest moja dieta. Ja też, no ale nie wszystko jest, tak? No mięso mi tam nie rośnie. No, nie wszystko jesteśmy w stanie też ilościowo w tych ogródkach naszych wyhodować, to tak? To prawda. Kiedyś mentalność była ludzi inna, tak? Bo oni robili sobie zapasy na całą zimę, a my jesteśmy rozleniwieni. Znowu ta wygoda. Ale to też wraca. Tak. Na szczęście. Znaczy sam jestem dumnym posiadaczem wielkiej piwniczki, którą... Chodzę tam i nawet sobie na nim patrzę z przyjemnością. Mm-hmm. Te słoiki z ogórkami i innymi tam produktami, to jest, wiesz, tylko, że znaczy, to jest mój sposób. Tak. My też w domu tak robimy. Mamy wielkie gliniane gary jest, z kiszonkami i tak dalej, ale to też jest kwestia świadomości, wyboru, a nawet możliwości technicznych. Naprawdę, bo ludzie przychodzą i mówią, ja bym sobie zrobił kiszonki, ale ja nie mam gdzie tego trzymać. To prawda. Piwnice są teraz rzadkością generalnie w domach. To taka, to ktoś powie, no to jest głupota, tak? To jest wymówka. Może i jest, no ale no to, jest to robota, są też takie... No, albo wykopać sobie, no, wiadomo, wszystko tak. Wymaga czasu, w każdym razie tak moda jest bardzo dobra i niech się utrzymuje jak najdłużej. Ale myślisz, że to wróci? Tak ze swoich obserwacji? Myślę, że tak, ponieważ ludzie bardzo chorują. Bardzo. I też część osób jest zawiedziona na medycynie akademickiej, bo ta medycyna też w pewnych momentach jakby doszła do ściany i jakby nie ma rozwiązania, więc ludzie szukają, wracają jakby do źródeł, do tej takiej jakby medycyny naturalnej, tak, tej alternatywnej, na którą się trochę ta akademicka nie za bardzo chce zgodzić, tak, i poluzować i szukają tych wszystkich pseudobabcinnych sposobów, tak? Wracamy do ziół, co też jest fantastyczną rzeczą, bo to jest niesamowite pole. Wracamy do ziół, a jednocześnie podobno są jakieś zakazy gdzieś tam. Ja nie wiem, czy to prawda, to jest tylko gdzieś plotka, że Unia chce zakazać ziołolecznictwa. Tak. To prawda? To prawda. To jest kilka jakichś takich różnych działań, na przykład to, że były sprowadzane niedostępne w Polsce na przykład hormony tarczycy pochodzenia świńskiego. Świetna alternatywa dla niektórych osób. I one były tam z Azji Wschodniej ściągane, przebadane i tak dalej, bo to wiadomo, no mamy różne opcje i różne źródła różnych rzeczy, które są ściągane z Azji Wschodniej. Ale to akurat było posprawdzane, natomiast też jest blokowane, nie przechodzi przez granicę. Są bardzo duże trudności. Do niektórych dochodzi, do niektórych nie dochodzi. Tak samo było ściągane suplementy ze Stanów Zjednoczonych. Więc no są takie działania, niestety są robione. Ziołolecznictwo też tak coś tutaj zaczynają być schody. Dlaczego? No, mnie się, ktoś powie, że ja mam teorię spiskową, ale mnie się jednoznacznie nasuwa. No, po prostu przemysł farmakologiczny. On jest potrzebny.
Tylko że niektóre osoby zapominają, że to jest przemysł. No, oni muszą zarabiać. To jest tak samo jak wydobywczy. No, co jest celem? Zarobek. No ale to wiesz, z drugiej strony możesz się cieszyć, bo ty jesteś w takiej trudnej sytuacji, że wiesz, im więcej ludzie będą mieli problemów, tym więcej ty będziesz miała jakby tutaj pracy dla siebie. Jeżeli tak na to patrząc, to tak, ale znaczy moim celem jest to, żeby współpracować z ludźmi po to, żeby ich prowadzić ku zdrowiu, żeby oni się lepiej czuli, żeby mieli nie tylko lepiej jedli, ale żeby lepiej spali, bo to jest też kluczowe w tym całym takim pędzie dzisiejszym, tak, żeby mieli dobre samopoczucie, dobry poziom energii, bo to na wszystko się przenosi, na nasze relacje. I to są też takie tematy, które czasami osoby się dziwią, bo myślały tylko, że przyjdą, ja będę im tam zakazywała schabowego, a ja mówię super, schabowy, świetny i w ogóle, i golonka na śniadanie, okej, okay, tak, byleby bez chleba. Ale pytam, a jak dana osoba śpi? Więc ludzie się dziwią, ale w ogóle co ma jedno do drugiego, tak? No ma bardzo dużo. O tu mamy od razu hormony, kortyzol, tkanka tłuszczowa i tak dalej, tak? Więc dużo jest takich rzeczy, o których rozmawiam właśnie, relacje z najbliższymi. To się wydaje, że to jest banał. Bo z jednej strony, no przecież każdy z nas no jest w jakichś relacjach, tak? Ale okazuje się, że ludzie ciągną ze sobą całe wory nadbagażu negatywnych doświadczeń gdzieś tam, z jakichś tam poprzednich lat i nie mogą pójść do przodu. I to też bardzo mocno się łączy z jedzeniem, bo są sfrustrowani, więc zajadają na przykład, no słynny przykład już taki banalny, tak, więc siadają i zjadają czekoladę, żeby się chociaż na chwilę poczuć dobrze. Przy czym ta gorzka czekolada wcale nie jest zła, od razu mówię, tak? Ale mają za chwilę doła, no bo przecież, no kurczę, no jak, no zjadłam całą tabliczkę naraz, no ale dobra, już poszło, to za chwilę zjem coś jeszcze, żeby się poczuć na chwilę lepiej, tak? Czyli to jedzenie też służy za taki trochę, u niektórych osób, tak? Coś, co jest nagrodą, albo coś, co służy jako coś, co jest odstresowywaczem, więc ma mnóstwo funkcji i to nie jest tylko kwestia, że my jemy dobrze, niedobrze, czujemy się tak czy inaczej, ale to jest kwestia takiego jakby świadomego tego jedzenia. Oto też jest bardzo modne takie pojęcie. Świadome jedzenie, tak? Czyli nie ze smartfonem, z gazetą albo burczący telewizor, tylko po prostu jemy. I rozmawiamy przy okazji ze sobą. Na przykład, tak? Ale niech to będzie, jak to się też ładnie mówi, celebrowane, tak? To, ten robisz posiłek. Robisz takie warsztaty u siebie w domu, w Muńsku. Tak, warsztaty kulinarne. Reklamujemy przy okazji, jest moment. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie do naszego domu o niebieskich okiennicach. Czyli to jest takie miejsce, miejsce, które było marzeniem. Ja nie wiem, czy to na tym się skończy, bo tak z mężem mamy, apetyt nam rośnie w miarę jedzenia. Kupicie całą wieś. Być może, no, albo są jeszcze dalekosiężne pomysły, że może coś jeszcze dalej i tak dalej. My lubimy remontować i się po prostu... Lubicie remontować, tak, o, dobrze wiedzieć. Użerać z tym wszystkim całymi mechanizmami. Natomiast dom jest, no, znajomi się śmieją, bo my jesteśmy bez pieczywa, bez zbożowi i tak dalej, a mieszkamy w piekarni. Więc dom był niemiecką piekarnią, która cały Świeradów i wszystkie te sanatoria zaopatrywała w chleb. Była bardzo bogata rodzina, więc dom jest bardzo duży, 400 metrów, więc to jest nasze wyzwanie. Natomiast robimy tam warsztaty kulinarne, gdzie uczymy ludzi, jak szybko zrobić rzeczy bez mleka, bez nabiału w ogóle. Używamy to mleko kokosowe, które robimy na miejscu. I bez zbóż. Kokosów, które rosną u was w ogrodzie. Tak, lokalne, taka odmiana nasza muńska, izerska. I pokazujemy, jak to właśnie bezzbożowo, bezglutenowo, jak to bardzo szybko można zrobić. Bo dlaczego to bezglutenowo? Bo to też jest problem, to co żeśmy mówili, że ta modyfikacja i ta po prostu wariacja, która się zadziała z jedzeniem, sprawiła, że nasz organizm nie podążył też za tą zmianą. Nie nadąża. Dlatego też te choroby, tak? I pomysł na te warsztaty kulinarne, żeby pokazać ludziom, jak to można szybko zrobić, bo to też nie działa, to, że ludzie jadą gdzieś tam na wczasy odchudzające, gdzie mają wszystko pod nos, poddane, potem wracają do siebie i mówią, dalej nie wiedzą, jak to zrobić, więc my chcemy
przekazać i uświadomić, że to się szybciutko wszystko robi. Faktycznie ludzie naprawdę takie... To też takie, jest ważne w sumie. To jest bardzo ważne i ludzie naprawdę mówią, nie przypuszczałem, że można bułki zrobić w jedną minutę. Można. Z mąki kokosowej robi się w jedną minutę. Wrzuca się wszystko, wymiącha do piekarnika i tyle, tak? I ona smakuje prawie, że jak pszenna. Jest mięciutka i też gdzieś można sobie zastąpić. Robimy też wykłady takie pod konkretne choroby, że teraz jest słynna, znaczy słynna, bardzo rozpowszechniona Hashimoto, niedoczynność tarczycy, tak? Ja akurat to znam też z własnego podwórka, z siebie. Więc też mam pewne sposoby i patenty, jak z tego można wyjść, bo ja jestem też osobą z niedoczynnością, z Hashimoto, a bez hormonów, tylko po prostu wyprowadzona jedzeniem. Zawsze jest jakiś element takiego, tego też bardzo modnego rozwoju osobistego, bo to jest taki mój dość nowy konik. Ale właśnie to jest to uświadamianie ludzi, co mogą zrobić, jak wprowadzić tą zmianę i tak dalej, krok za krokiem, żeby im ułatwić cały ten proces. No i generalnie dom ma służyć też takiemu pobytowi, że do nas przyjeżdżają osoby, które chcą odsapnąć, odpocząć w ciszy, bo Muńsko jest naprawdę dziuplą, gdzie tam mieszka 270 osób, także jest cisza, spokój. W miarę lokalne gdzieś tam jedzenie, które też kupujemy na miejscu, no i mogą skorzystać właśnie z takich warsztatów, wykładów, trochę ruchu, czyli Nordic Walking, metoda odstresowująca bardzo, bardzo korzystnie, czyli joga śmiechu, która jest też prowadzona w naszym domu, więc to jest też naprawdę fantastyczna rzecz, joga śmiechu. Brzmi może niepoważnie, ale jest bardzo poważny, znaczy ma bardzo poważne podwaliny w postaci badań, jak fantastycznie wpływa na miażdżycę, na niepłodność, na mnóstwo... A ja nie mam problemu z niepłodnością. Na problemy z nowotworami, także mnóstwo naprawdę takich odniesień. Mamy jeszcze wkomponowane takie mini spa w naszym domu, czyli jest sauna na podczerwień. Specjalnie uparłam się, że ma być na podczerwień infrared inaczej, czyli to jest taka, która cały układ limfatyczny nam ruszy. A z tym jest problem, jeżeli mamy stany zapalne i jakieś tam problemy, może sprowokować problemy pronowotworowe. No i zabiegi kolagenowe, to jest nasza nowość. Zabiegi kolagenowe na twarz z kolagenu, który został przez naszych biochemików stworzony. Z ryby, z białej tołpygi. Mamy w ogóle niesamowity patent na skalę światową, a nawet o tym nie wiemy. My jako Polacy. My jako Polacy. Jesteśmy dumni. Tak, zapraszamy do Muńska. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. To można by ciągnąć, podejrzewam, jeszcze długo, bo tematy tak, się tutaj zaczęły, wiesz, rozgałęziać. Tak. A to może innym razem. Dzięki Dziękuję bardzo. Bardzo.